Siemaneczko wszystkim w kolejnym odcinku w grze Brawl Stars. Dobra, mamy marcową aktualizację w końcu. Myślałem, że będzie w środę, ale jest we wtorek, także fajnie. Na pierwszy rzut oka tło się fajnie zmieniło, zielone jest z piłeczką. Mi się podoba osobiście. Nowych trybów tutaj nie ma, nie widzę, jak na chwilę obecną. Być może mapki się zmieniły. Dobra, zaraz otworzymy sobie te skrzynie, co mam, bo może dropniemy jakiś gadżet. Tylko poczekajcie, bo mam paru na 7 mocy, także będzie fajnie. Nie, sporo mam nawet. Mamy tutaj szelkę. Nie, jest dobrze. Także fajnie, może coś dropniemy. Ale w sklepie, po otwarciu skrzynek ja chyba sobie kupię. Star Power, właśnie Star Power czy... Powiem wam, że na razie Star Power może dropnę też. Wolałbym kupić sobie gadżet. Tutaj jest spoko. Bo gdy Brock, ktoś podchodzi do was blisko, może na szybko, tak jak widzicie, Brock uderza w ziemię i wybija się w powietrze. Wybuch zadaje 500 obrażeń. No to obrażenia to już dajmy sobie ten, to nie jest najważniejsze w sumie, bo jak widziałem na tych filmikach, ktoś tam testował, oglądał te wszystkie gadżety, to jest fajne, można szybko ucieknąć. Także wiecie, na przykład Daryl używa ulta, żeby do was podlecieć, wy szybko uciekacie, jeszcze obrażenie mu zadacie, no fajne. I jeden, mamy to na stałe, te gadżety, widzę, i ładunki są 3 na starcie, na jedno starcie, tak? Zobaczcie, bo tu mamy na 2 star powery i jeden na gadżet, czyli to będzie już na stałe, o, jak widzicie. I myślę, że jakbym miał kupić tutaj, bo tu mam jeszcze do Colta, ale myślę, że wziąłbym do Brocka, kupię. Ona, no wiadomo, dwa pola amunicji przeładowuje szybko, jak użyjemy, tak? Ale powiem wam, że wziąłbym do Brocka chyba kupił. Pierwszy mój gadżet. Także tutaj jest... O, macie, zobaczcie. Piperkę Amor za 129 gemów. Nawet spoko. I patrzcie, wkrótce będzie maskotka Daryl. Wkrótce, za 20 godzin. Czyli... już jutro. Ciekawie, ile będzie kosztować, ale pewnie na pewno cenowo drogo. Fajny jestem z Ems, ale bardzo się nie zmienia. Studentka Ems za 500 starpońców. Powiem wam, nie wiem, może bym ją kupił za te. No co ja mogę za to? Czekajcie. Nie, powiem wam, no je, troszkę się zmienia kolorystycznie. You are so bad. Oh my God. 1300, mogę jeszcze... A, nie ma tego. Nie ma mega boxa. Big boxa znaczy, do kupienia za starpońcy. Dobra, to na początek otwórzmy sobie te małe. Zobaczymy, czy coś drobne. Dobra. Pewnie nic ciekawego, no ale chociaż zbiorę na ten jeden gadżet, bo chcę go wypróbować sobie. Mam jeden bonus, 8 gemów, fajnie. Zbieram sobie gemy, już mam 54. Także otwórzmy sobie tego darmowego teraz. 158 monet, fajnie. Zbieramy te punkty. O! Zobaczcie, świeci się. Co to będzie? Bum! Mamy gadżet do Rico. Fajnie. Tak myślałem, że gadżet, ale myślałem, że może jakiś... może jakaś nowa postać, ale dobra. Powiem wam, że ten mi się podobał, jego gadżet. Strzela tymi pociskami w każdym kierunku. To jest fajne. Moim zdaniem. Pocisk we wszystkich kierunkach. O, i 3 gemy, dziękuję. Fajnie, jak za free. Kurczę. Weźmy sobie go może. Otwórzmy jeszcze te 4, ale wiecie co? Nie Colta, co ja? Colta. Rico jest tutaj. Mamy tutaj gadżet. No dobra, on jest dodany. Zastanawiam się, jak go będzie można użyć. Czy 3 razy nawet pod rząd można? Czy go się ładuje? Nie wiem. Otwórzmy sobie jeszcze te
4 bitboxy. Dobra, 3. No dobra, tu nic nie ma. Fajnie, chociaż jeden gadżet mi... Chociaż jeden gadżet dropnąłem. Mamy coś jeszcze. I mamy 200 podwajania, dobra, żetonów. I ostatni, i otwieramy. Ja już nawet jestem zadowolony. Mamy 1400 prawie monet. I chyba sobie kupię jeszcze Dobroka, bo ja lubię nim grać. I myślę, że sobie go kupię. Zaraz sobie przetestujemy oba. I zastanawiam się, czy nie kupić sobie właśnie tej Enzy. Jest fajna, powiem wam, na jakieś tak za 500 starpointów. I tak za to nic nie kupię. Zanim zbieram na błoto 100 lat. Dobra, myślę, że sobie kupimy ją. A co to? Trzeba na coś wytracić. Nie jest zła, powiem wam. Dobra, teraz sobie możemy... Gdzie on jest ten? Ile mi zostało ten? 300. Ojejeje. Dobra, przetestujmy sobie... O, czego na Roku? Rico. Na Rico. Mamy Rico, wybierz. I przetestujmy może sobie to na solo. Jestem ciekaw, jak ktoś się ten... Broka myślę, że sobie też przetestuję. Fajny jest ekran wczytywania. Jak widzicie, piłkarski. No i zobaczmy teraz, jak to wygląda. Mamy tutaj, widzicie, możemy 3 razy to użyć. I to chyba się nie ładuje, po prostu używamy i... Kurczę, ale teraz będzie, powiem wam, ciekawe rozgrywki, bo... No, każdy będzie miał swój gadżet. Nie wiadomo, kiedy go użyje, także... Powiem wam... O, jest ten Daryl. A czekajcie, właśnie, bo ten Daryl... Tych Daryl chwilę. Ojej, co tu się dzieje? Aj, Spike! Prawie się ładnie odbiło. Użyjemy to? Ajajaj! Użyłem, widzieliście? Kurczę, ale dzieje się. Powiem wam, prawie go powaliłem. Ale dobra, jeszcze raz, bo tak troszkę nie wykorzystałem tego. Ale za dużo tu się dzieje, każdy lata, kurczę. Dobra, teraz na spokojnie. Co mnie tego żywi... Jeszcze sobie Broka przetestujemy. Troszkę przerwy miałem znowu, no ale dobra. O, jest tam studentka. Czekajcie, bo mnie powali zaraz. Nie, nie, nie. Dobra, pięknie. Ulca musiałam użyć, już bym padł. Mało brakowało, dobra, tam kruczek. Weźmy sobie tego Perkypsa. Także widzicie, 2 gadżety, nowego skina, przebranie, DMZ. O! Co ona tu się chowa? Przycięła się. Kurczę. Dobra, biorę to. Dobra, trzeba zaraz przetestować to, jak będziemy. O! Dobra, kruczku. Leżysz prawie. Wszyscy się chyba kampią, kurczę. Teraz użyjemy to. Patrzcie, jak to strzela. A, ładuje się, zobaczcie, nie możemy od razu. Dobra, ja padnę tutaj, niestety. Ajajaj, ciężko jest, kurczę. Troszkę przerwy miałem. Ale dobra, lecimy teraz z Brokiem. Ale jest fajne, fajne. Fajny jest ten atak. Nie jest długi. Wiadomo to. Ale no dobra. Weźmy sobie. Chcę jeszcze ten, czekajcie. Ujujuj. Ją zobaczyć.
Nie, no powiem fajnie, bo tu jest trochę, tu jest troszkę za dużo tego fioletowego. Ale nie, nie jest fajne, fajnie wygląda. Dobra, czekajcie. Weźmy sobie broka. Gdzie ten brok? Już pewnie go minąłem, czy nie? No jest tutaj. Dobra, mamy ten gadżet i zobaczymy. Ale powiem wam, że jak oglądałem te filmiki, jak ktoś tam testował, to Rico miał fajny, mi się od razu spodobało. Brock też ma. No ale to wiadomo, trzeba potrafić, no trzeba się, trzeba to dobrze wykorzystać, tak? W ostateczności. Ale nie mogę trafić, kurczę. Oduczyłem się grać normalnie. A już chciałem tą ucieczkę użyć, no ale nie zdecydował się do mnie podejść. No jeszcze tutaj te siorby są i to też jest troszkę uciążliwe. Ja też nie jestem jakimś mega graczem, to więc wiecie. Kurczę, każdy ulta. A na siódmą moc myślę, że to nie jest jakiś tam mega problem. Jakoś ciężko bić, także każdy ma te szanse na te gadżety. Lepiej chyba jak na te star powery. I powiem wam, że niektóre gadżety są lepsze jak star powery niektórych zadymiarzy. Nie mówię wszystkie, ale no... Ucieczka, patrzcie! Czego nie uciekł? Nie uciekł, a nacisnąłem to. A, bo to chyba trzeba jeszcze sobie namierzyć. Rozumiecie. To jeszcze raz trzeba przetestować. Po dwie rundy, niech będzie. A co tam? Bo to chyba... Jedno sobie wezmę, szybko przetestuję, bo chyba to jest... No tak, no, chyba musimy wyznaczyć, w którą stronę. Wiecie, dla mnie to nowość. Ale fajny jest ekran wczytywania. Zielony, powiem wam. Już ten czerwony to mi się tak znudził. Zobaczmy, bo mamy to. Nie, nie można tak. Aha, czyli on takie coś ma. Daleko nie skacze. W sumie myślałem, że to dalej będzie. Ale nie, nie. Drugie miejsce chyba miałem. To nie było źle, tak? Będę musiał zobaczyć potem na powtórce. Wcześniej. Jestem po takim, wiecie, wrażeniem, że... Że nie pamiętam. Dobra, ból leży. Pięknie, kolcik. Pomogłeś mi. Czy ja tobie? Niech będzie. Tu piperka gdzieś. Piperka, gdzie jesteś? Czekajcie, bo ona jak mnie sieknie. A, dostał! Auto aimem, ale dostał. Pięk. Czy wiecie, każdy gadżet też jest na swój sposób jeden lepszy, drugi, tylko trzeba potrafić wykorzystać, potrafić. O, ten kolt to tak jedzie. Bum! Nie, co ja zrobiłem? Boże. Ja myślałem, że gadżet używam, a ja ulta użyłem. Dobra. Trzeba poćwiczyć trochę. Ale dobra, dobrze jest. Trzeba się przyzwyczaić, bo to coś nowego, to wiecie. Ale dobra, otworzę sobie jeszcze tą jedną... Tam i... Chyba to tyle. Na razie tutaj z wydarzeń się nic nie zmieniło, chyba że mapki. No i dobra. Dwa gadżety są. Przebranie do M. No i czekamy na tego na maskotkę. Ja go pewnie nie kupię, bo pewnie będzie srogo kosztować. No ale zobaczymy. Gemy sobie zbieram. Agent P. No na razie tak. No jeszcze ta piperka fajna jest. Tylko 129 gemów, to wiecie. Troszkę kosztuje. Ale fajnie. 1000 kosztuje gadżet. To nie jest drogo moim zdaniem. No ale jak już to uważa, tak? Dobra, także pokazałem mniej więcej co i jak, co chciałem. Fajnie, tu macie gadżet, widzicie? Po prawo na górze. Także to by było na tyle. Żegnam się z wami. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!